Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Gabriel, jestem twórcą na blogu edytoriata.pl, a dzisiaj mam dla Was troszeczkę nietypową rzecz, mianowicie taką recenzję na szybko w formacie wideo, której na pewno będzie towarzyszyć recenzja pełna, pisana, którą mam zamiar stworzyć zaraz po tym, jak opublikuję ten film, bo myślę, że warto go później wzbogacić o takie głębsze przemyślenia. A dzisiaj jest o filmie Zimna Wojna. Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego, najlepsza reżyseria w festiwalu w Cannes w 2018 roku. Film trafi do kin lada dzień, a ja miałem tę wybitną przyjemność zobaczyć go na jednym z dwóch przedpremierowych pokazów w katowickim kinie Kosmos. Same pokazy uświetnił swoją obecnością reżyser, uświetnili odtwórcy głównych ról. Zobaczyć, wiecie, twórców filmu, to jest rzecz, którą nie każdy będzie miał przyjemność zobaczyć. To nie jest przyjemność, której każdy będzie mógł doświadczyć w kinie. Ja dosłownie godzina minęła, od kiedy wyszedłem z sali kinowej i ten film siłą rzeczy gdzieś w głowie człowieka bardzo mocno buzuje, a ma co buzować, bo jest to ewidentnie bardzo, ale to bardzo dobre kino, które Pawlikowskiego, myślę, że jeżeli on utrzyma ten poziom, bo Ida też dość mocno na mnie zagrała, choć był to film z zupełnie innej przestrzeni. Jeżeli Pawlikowski utrzyma ten poziom reżyserii, jaki udało mu się w tych dwóch filmach skonstruować, to jestem przekonany, że będziemy mieli, że już mamy wschodzącą gwiazdę polskiego kina. Jedna z osób, z którymi już miałem przyjemność chwilę porozmawiać o tym filmie, stwierdziła, że może gdzieś to będzie taki nowy Zanussi polskiego kina, a jest to dość odważne stwierdzenie. Czy tak będzie, zobaczymy. Ale teraz do filmu, bo nie chcę też zajmować Wam za dużo czasu. Zimna Wojna to jest dość nietypowy film, mam wrażenie, opowiadający przede wszystkim o miłości i relacji, romansu między kobietą i mężczyzną, czyli ten odwieczny, bardzo mocny przekaz, który w kinie zawsze jest obecny, ale to jest historia, która jest zawsze opowiadana trochę inaczej, trochę dziwniej może nawet, ale w przypadku Pawlikowskiego jest opowiadana bardzo, ale to bardzo ciekawie. Mamy dwójkę bohaterów, którzy spotykają się w 1949 roku. Ich romans śledzimy przez mniej więcej chyba nawet 18 lat, jeżeli dobrze pamiętam ostatnią datę, która się pojawia w filmie, i obserwujemy ich namiętną miłość, która ich notorycznie do siebie zbliża, ale też z racji pewnych charakterów, które mają, zwłaszcza charakteru jej, czyli Zuli, powoduje, że odpycha ich ta relacja. I to jest bardzo, ale to bardzo mocno widoczne w tym filmie. I przede wszystkim to jest pierwszy plan tego filmu. Nie ma chyba lepszej rekomendacji, niż powiedzieć otwarcie, że ta siła tej relacji buduje ten obraz i trzyma w napięciu przez całe 120 kilka minut trwania tego obrazu. Pawlikowski utrzymuje, i to się chyba powoli robi jego taki znak firmowy, proporcje ekranu 4:3, czarno-biała konwencja, dość nietypowy framing, czyli dobór kadrów. To świetnie buduje taki jego znak rozpoznawczy w tym filmie. I taki znak rozpoznawczy jest również obecny w Idzie, takiego jego stylu. Ja przyznam szczerze, że mam nadzieję, że zobaczymy prędzej czy później jego film, w którym gama wyrazu, środków wyrazu, tego języka obrazu będzie poszerzona przez niego o inne formy, bo kolor jest takim elementem, który bardzo pięknie potrafi uwydatnić i uwypuklić pewne emocje. Mam nadzieję, że doczekam filmu Pawlikowskiego, w którym również tą gamę on uruchomi, bo aż się boję pomyśleć, jak fenomenalne będą filmy, kiedy on skonstruuje swoją reżyserię emocji, bo on jest reżyserem emocji. I w oparciu o właśnie takie nowe, czy troszeczkę, może troszeczkę nowsze niż Czerni-Biel, sposoby wyrażania siebie. Ten film jest filmem bogatym w kilka poziomów. Ja dopiero odczuwam na sobie ten pierwszy. Odczuwam grę aktorską, która jest w tym filmie ewidentnie na bardzo wysokim poziomie.
Tu zwłaszcza rola Zuli jest fenomenalnie odegrana. Te role poboczne, które czasami się wydają takie proste, banalne, też są dobrze grane, są bardzo dobrze grane. Jeżeli gdzieś coś w tym filmie, czegoś w tym filmie brakuje, to ja tego jeszcze nie zobaczyłem, to po pierwsze. I po drugie, to ginie pod nawałą piękna i emocji, jakie ten film potrafi wzbudzić, jakie ten film potrafi wydobyć i jakie ten film w człowieku zostawia. To jest jeden z tych filmów, o których myślę, chociaż ja nie jestem żadnym guru krytyki filmowej, więc trudno mi tak dokładnie powiedzieć, że tak to będzie wyglądało, ale mam wrażenie, że to będzie jeden z tych filmów, o których będziemy pamiętać za lat 5, 7, 8, 12, 15, 20 i będziemy do nich wracać i będziemy odkrywać w nich coraz to nowe pokłady. Jeżeli szukacie rekomendacji, to z mojej strony z czystym sumieniem mogę wam jasno powiedzieć, idźcie na Zimną Wojnę, idźcie na ten film, zobaczcie go, zobaczcie tą piękną i pełną takiej pewnej frywolności, pewnej energii, która płynie z ekranu, zwłaszcza z roli Zuli, takiej energii, bo ten film jest pełen tej energii, która powoduje, że to wszystko, co otacza naszych bohaterów, a ich romans osadzony jest w trudnych latach 50. W Polsce, później za granicą, nie tylko, ale w tym wszystkim razem okazuje się być pięknie osadzony. Tą historię można było opowiedzieć na pewno w innych realiach. Pawlikowski wybrał takie, bo to jest historia i scenariusz w dużej mierze, to są jego dzieła. I ten film to jest taka jego osobista, mam wrażenie, też trochę historia, w której on opowiada o pięknej relacji miłości, która potrafi między ludźmi zaistnieć i która to miłość jest dla tych ludzi ich całym życiem. Zimną Wojnę polecam gorąco i was wszystkich również pozdrawiam. Zobaczcie ten film, naprawdę warto.